Tak wygląda grób Marzeny Kipiel Sztuki we Wszystkich Świętych. Trudno powstrzymać łzy. Marzena Kipiel Sztuka, czyli niezapomniana Halinka z popularnego serialu Świat według Kiepskich, zmarła 9 czerwca 2024 roku po długiej walce z chorobą. Artystka odeszła w wieku 58 lat w hospicjum w Wałbrzychu, a wiadomość o jej śmierci przekazała jako pierwsza jej przyjaciółka z planu serialu Renata Pałys. W Dniu Wszystkich Świętych postanowiliśmy odwiedzić jej grób. Widok na miejscu kompletnie nas zaskoczył. Marzena Kipiel Sztuka zmarła zaledwie 5 miesięcy temu. Pogrzeb aktorki odbył się 13 czerwca na cmentarzu komunalnym w Legnicy. Aktorka została pochowana obok rodziców. Jeszcze za życia gwiazda ze szczegółami zaplanowała swoje ostatnie pożegnanie. Zamiast tradycyjnego czarnego stroju uczestnicy ceremonii zgodnie z jej wolą ubrali się kolorowo i przynieśli barwne kwiaty. W trakcie ceremonii w powietrze wypuszczono 58 balonów, dokładnie tyle, ile miała lat. Przyczyny śmierci Marzeny Kipiel Sztuki budziły spore zainteresowanie mediów i widzów, a Renata Pałys w rozmowie z Super Expressem zdementowała plotki, jakoby Kipiel Sztuka zmarła z powodu choroby płuc, wyjaśniając, że aktorka zmagała się z inną, przewlekłą chorobą, która towarzyszyła jej od dawna. Marzena Kipiel Sztuka jeszcze za życia zaplanowała swój pogrzeb. Na pogrzebie Marzeny Kipiel Sztuki pojawiły się prawdziwe tłumy, również fanów. Postać Halinki Kiepskiej, którą kreowała aktorka, przez 24 lata rozśmieszała i wzruszała miliony widzów w całej Polsce. Po jej odejściu fani okazali swoje wsparcie nie tylko słowami, ale również masą kwiatów i zniczy, które po jej pożegnaniu pojawiły się na grobie. Nagrobek Marzeny Kipiel Sztuki nieustannie przyciąga wielbicieli, którzy nadal pamiętają o swojej ukochanej Halince. W Dniu Wszystkich Świętych postanowiliśmy odwiedzić grób artystki. Okazuje się, że nadal wiele osób o niej pamięta. Aktorka, która za życia stroniła od towarzystwa innych osób, zdobyła ogromną sympatię za sprawą swoich ról, przede wszystkim w popularnym sitcomie. Jeden szczegół niezmiennie wzrusza jednak wszystkich, którzy wybierają się ją odwiedzić. Marzena Kipiel Sztuka nie została zapomniana. Choć od śmierci aktorki minęło już prawie pół roku, jej grób w Legnicy nadal przykuwa wzrok. Nie ma już na nim wprawdzie masy zniczy, które pojawiły się tam pół roku temu, ale widać, że Marzena Kipiel Sztuka nie została zapomniana. Na nagrobku znaleźliśmy dwie doniczki z wrzosami i znicze. Na płycie nagrobnej nadal znajduje się również zdjęcie aktorki z jej ukochanym psem, który był jej bliskim towarzyszem aż do ostatnich dni. Znicze na grobie artystki nadal się palą, co świadczy o tym, że ktoś całkiem niedawno ją odwiedził i pozostawił symboliczne światełko na znak pamięci o aktorce. Trudno uwierzyć, że od jej śmierci minęło już tyle czasu.